No cześć, zawsze po powrocie nagrywam parę słów o kamperze, którym byliśmy, którym jechaliśmy właśnie w naszą ostatnią podróż. Jeżeli nie znacie tej podróży, no to zobaczcie sobie do naszych wcześniejszych filmów, ponieważ tym kamperem przejechaliśmy ostatnie, no, parę ładnych dni. Byliśmy w Alpach i po prostu go sobie przetestowaliśmy i wam powiemy, jak nim się jeździło. Co jest za kamper? To jest Roller Team Kronos 295M Alkowa. Ma 130-konny fordowski silnik i automatyczną skrzynię biegów. Sama jednostka, no, demonem prędkości nie jest, ona trochę słabnie na podjazdach, ale tak naprawdę wystarczy. 24 stopnie pod górę podjeżdżaliśmy i nam ten kamper wystarczył, więc on daje radę do jeżdżenia. Nie jest to demon, ale spokojnie można z nim jeździć. My w całej trasie spaliliśmy 11,8 litra. Tak naprawdę starałem się nie jechać więcej niż 120 km na godzinę i prawdę mówiąc, tą Alkową tak nie za bardzo da się. No może do 130 da się doturkać, ale jak chcecie więcej, to naprawdę to musiałaby być jakaś wielka góra, żeby z niej zjechać. Ta Alkowa tak naprawdę jeździ do 120 km na godzinę. Jak trzymacie taką prędkość mniej więcej 110 na godzinę, no to ona wtedy się bardzo dobrze sprawuje. No i zacznijmy taki tur po tym kamperze, więc tak. Tu macie Alkowę. No i ta Alkowa jest naprawdę wielka. Jest bardzo wygodna. Tu ma okienko. Oczywiście na początku było takie wrażenie, że ona będzie taka przytłaczająca, bo jest taki duży plastik, on tam spada, że nikt nie będzie chciał. Natomiast mój syn bardzo chętnie tutaj chciał spać. Zrobił sobie tutaj taki pokój, w którym mógł się odizolować od nas i zamknąć się w swoim świecie. Mi osobiście brakuje też tutaj okienka, albo chociaż z przodu, żeby to takie nie było takiego poczucia przytłoczenia. Natomiast jeżeli nie chcecie, to możecie tam sobie po prostu jakimiś poduszeczkami wyłożyć i wtedy będzie przyjemnie. Niestety podczas naszej podróży ta Alkowa, ujawniła się pewna wada tej Alkowy. Mianowicie chodzi o to, że tutaj na tym suficie, na tym skosie się skraplała woda. Skraplała się para wodna i ona ściekała tutaj na dół pod materac i ten materac tak naprawdę zamakał. Więc dobrze by było, nie wiem, na jakimś takim stelażu drewnianym te materace trzymać albo jakąś lepszą konstrukcję zrobić, żeby po prostu pozbywać się tej pary wodnej, która się skrapla na tej Alkowie. Co fajne, to tak, tu macie lampkę do czytania, tu macie taką siatkę, dzięki której czujecie się bezpiecznie, że nie spadniecie, i zasłonki, dzięki którym się odgrodzicie od reszty pasażerów. To przejście tutaj jest bardzo wąskie, ale da się przecisnąć, zwłaszcza jak się te zagłówki złoży. Tej drabinki tak naprawdę nie trzeba składać. W innych kamperach, na przykład tych takich ze zjeżdżanym tutaj półintegra, gdzie łóżko tu w tym miejscu tak zjeżdża, to no, zawsze jest problem, co zrobić z tą drabinką. W Alkowie ta drabinka może tu jechać i jest to dobre rozwiązanie. Natomiast jak tu drabinka jest, to nie do końca da się tą szafę otworzyć, bo zobaczcie, tu koliduje. Także jak chcecie szafę otworzyć, to drabinkę musicie po prostu ściągnąć. No i tu macie po prostu bardzo dużą szafę. Ja osobiście preferuję szafę z półkami niż z takim wieszakiem, no ale jak sobie tutaj nawiesicie dużo rzeczy, tu na dole sobie możecie coś położyć też, to bardzo dużo rzeczy wam wejdzie i to jest dość istotne, ponieważ na przykład kampery takie z układem, że macie dwa łóżka z tyłu, one zwykle nie mają szafy. Także zauważcie, że te kampery takie z takim układem, dwa pojedyncze łóżka i ewentualnie taki środek można rozłożyć, one szafy mają pod łóżkami. To nie jest moim zdaniem zbyt wygodne rozwiązanie. Tu w szafie są poduszki, dzięki którym po prostu to miejsce tutaj można, tą jadalnię można rozłożyć i zdobyć dodatkowe łóżka. Dzięki tym deseczkom te łóżko można nawet jeszcze tutaj poszerzyć i troszkę zabrać jeszcze tego korytarza. Ale powiem wam szczerze, my się ledwo mieścimy w 4 osoby tak naprawdę. Depczemy po sobie. Ciężko wszystkie rzeczy dla wszystkich osób zabrać. Ciężko porządek utrzymać w takiej bardzo małej przestrzeni. Ciężko odizolować się od innych. I no, ja osobiście nie polecam jeździć takimi autami więcej niż 4 osoby. No lećmy dalej. Dolna szafka tak naprawdę, no tam jest miejsce na butle gazowe. Mieszczą się dwie 15-kilowe butle gazowe, więc tutaj w tej szafce niewiele zostaje miejsca, ale można zawsze coś włożyć, upchnąć, więc uznaję ją za praktyczną. Podłoga, no jest wykładzina, to jest oczywiście praktyczne, ale my mieliśmy własny chodniczek, no ponieważ jest cieplej w nogi. No i tak szczerze mówiąc, w jadalni jest masę miejsca w porównaniu do innych kamperów, których tak naprawdę nie było tej drugiej kanapy. Mieścił się mniejszy stolik, trzeba było obracać te fotele,
Dzięki temu, że tu jest alkowa, zmieściły się dwie kanapy i naprawdę wygodnie się siedzi przy tym stoliku. Ten stolik jest wystarczająco duży. Naprawdę fajna sprawa, to nam się bardzo tu podobało. Tam jest taka wystająca część, ona troszkę przeszkadza co prawda jadącym, ale nie na tyle, aby tu dzieciaki siedziały, aby one narzekały. Pod USB w tym miejscu słaby pomysł, ponieważ ta poduszka po prostu, ona potrafi wyjechać. Tutaj po prostu jak to ludzie siadają, to ona tutaj tak wyjeżdża. To jest takie rozwiązanie, no na słabo tu się trzyma ta poduszka, więc tak naprawdę to jest taki słaby element tego auta, że po prostu te poduszki tak wyjeżdżają spod pupy siedzącym. Za to szafek jest multum. Tutaj trzy górne, zobaczcie, że one mają dwa poziomy. I nie dość, że mają dwa poziomy, to tutaj mają, tu są troszkę wyższe. Więc rzeczy tu tak samo. Więc rzeczy, które są w tych szafkach, one nie wylatują. O, widzicie teraz, o, tak widać. One tutaj o to się zatrzymują, więc nie wylatują z tych szafek. Świetne rozwiązanie. Trzy szafki z tej strony, dwie szafki tu nad kuchnią, naprawdę multum miejsca, multum jeśli chodzi o szafki. No i kuchnia, w kuchni płyta z trzema palnikami, zlew, tam kawałek miejsca roboczego, tu niby też, aczkolwiek ciężko go wykorzystać, może gdyby tu zrobić jakąś taką, no tak samo przegrodę, żeby tu coś nie spadało, to może był jakiś kubeczek tu postawić, ale generalnie ta półeczka, świetna sprawa, bo tutaj możecie sobie postawić płyn do mycia naczyń, olej, jakąś gąbkę, naprawdę dobry pomysł z tą półeczką. No i tak, jedna szafka, już nie będę wszystkich szafek otwierał, ale generalnie tutaj galki, w tej szafce są szuflady, dwie małe szafki tutaj, one są takie do połowy tak naprawdę, bo zobaczcie, do połowy są tutaj te szafki. Ale generalnie masę miejsca w kuchni, super, duża kuchnia, bardzo pojemna. I podobnie lodówka, no lodówkę praktycznie taką samą dają do wszystkich kamperów, ona jest naprawdę bardzo duża. To taka lodówka to wam starczy aż, tu jest zamrażanka, tu lodówka, a tu jeszcze macie taką szufladę na jakieś napoje, naprawdę starczy, że ho, ho. Tu na górze na lodówce sobie można coś odłożyć, tu macie takie nawet lampki do czytania. Jedna szafka, jeszcze tu kolejna szafka. O, bardzo wygodne łóżko, uwielbiam to miejsce, tutaj jest tak przytulnie jak się śpi. To łóżko może iść do góry lub do dołu, dając więcej lub mniej miejsca w garażu, więc można tam rower ewentualnie przewieźć, nawet nie wiem, jakiś skuter może. Ono zobaczcie, tu się zwęża, ale to absolutnie nie przeszkadza. Naprawdę, nie bójcie się, jak się łóżko tak zwęża, to kompletnie nie przeszkadza. Schodki wejściowe, też wygodne. Generalnie to jest moje ulubione miejsce, lubię sobie na tym schodku usiąść. No i łazienka. Łazienka, macie toaletę, macie zlewik, macie osobną kabinę prysznicową, zamykaną. Co mi przeszkadza, to jak to jest wysokie w tych kabinach, ale w tym naprawdę tu jest dużo miejsca. Tu mi to nie przeszkadzało. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że tutaj było więcej miejsca niż w innych kamperach. Wygodna była po prostu kabina prysznicowa. Siedząc na toalecie starczy miejsca na nogi. Aczkolwiek ta toaleta to jest takie tak naprawdę minimum. To jest minimum przestrzeni potrzebnej do takiego funkcjonowania normalnego na bieżąco. Ale wystarczy. Są takie układy w przyczepach, że tak naprawdę ledwo siedzicie na tej toalecie. Prysznic niby jest, ale się nawet obrócić tam nie możecie. A umywalka zajmuje wam pół tej łazienki i ona nie wystarczy do takiego życia i brania prysznica w przyczepie, mycia się w przyczepie. W tym kamperze wystarczy, aczkolwiek jest to minimum. I dodam jeszcze tak, tu jedna szafka z jakimiś właśnie papierem toaletowym możecie trzymać, tu półeczka, tu szafka, tu wieszaczek, żeby ręcznik powiesić. Naprawdę by się przydało, jakby zrobili tu jeszcze jakiś wieszaczek, tu wieszaczek na dole, to by było nawet lepiej. Ale generalnie jest spoko. I najważniejsza rzecz w tym kamperze to po prostu przestrzeń. Ten korytarz jest naprawdę szeroki. Mogą się tu minąć dwie osoby. Naprawdę tej przestrzeni jest full w porównaniu do innych kamperów, jakimi jeździliśmy. No i ten kamper tak naprawdę cały świeci. Tu listwy świecące, tu listwy świecące, tu listwa świecąca, tu lampa, tam lampki. Nawet zobaczcie, tu macie lampkę na górze, a tu macie nawet w kabinie prysznicowej lampkę.
No tak naprawdę tych lampek jest pełno, a jeszcze mogę sobie zapalić tym włącznikiem, on tu jest, i macie nawet takie niebieskie podświetlenie, co jest fajne w nocy na przykład, żeby innych nie budzić. Naprawdę światła jest aż. Nie było tak naprawdę słońca za bardzo, było dużo chmur, ale nam prądu wystarczało, także ten solar, co tutaj jest zamontowany na tym kamperze, wystarczał, ten akumulator wystarczył. No, wodę cały czas trzeba było logistycznie oczywiście dopełniać i zrzucać, ale to dobrze działa, to naprawdę dobrze funkcjonuje. Z takich minusów tutaj jest kompletny brak miejsca na buty. Naprawdę, gdyby tu gdzieś na tej ścianie, albo może nawet tą szafę trochę zmniejszyć i zrobić jakieś miejsce na buty, to by to było naprawdę znacznie lepsze rozwiązanie. Brakuje też gdzieś jakiś na przykład haczyków, żeby szmatkę powiesić, żeby ręcznik powiesić w łazience. To jeszcze takie drobiazgi by się przydały. No i teraz tak, porównując tego kampera do poprzedniego kampera, to zobaczcie tutaj, w opisie Wam podlinkuję te filmy z recenzji dwóch poprzednich kamperów. Testowaliśmy takiego bardzo taniego Nobel Arta z układem, z takimi dwiema łóżkami z tyłu, takim najbardziej popularnym układem. I testowaliśmy jeszcze pół Integra Roller Teama z takim łóżkiem zjeżdżającym nad jadalnią i podobnym łóżkiem do tego tu z tyłu. To ten kamper ma zdecydowanie najwięcej miejsca. Jak się jeździ z alkową? Dużo opowiadałem na filmie. Moim zdaniem nie taki diabeł straszny, to znaczy różnica dla mnie między jeżdżeniem pół Integrą a alkową, jak nie ma wiatru, to w ogóle nie ma żadnej różnicy. Jeśli jest wiatr, też nie za bardzo czuję tą różnicę. Natomiast różnica jest w spalaniu, no alkowa więcej pali i też się tak nie rozpędzi bardzo, bo po prostu ma te opory powietrza, ale jeśli miałbym decydować się na kupno kampera, to na tą chwilę ten układ mi najbardziej odpowiada, ta alkowa mi odpowiada i w ogóle ten kamper mi odpowiada. Uważam to za bardzo fajny kamper i mogę tak naprawdę wszystkim bardzo go polecić. Zobaczcie jeszcze na to okno, jest tak duże, że naprawdę siedząc tutaj, siedzieliśmy sobie w takim punkcie widokowym w Alpach, wszystko widzieliśmy, piękne góry, naprawdę fajnie jest, jak gdy w jadalni jest takie wielkie okno. Truma dawała radę, co prawda temperatura nie spadła poniżej 0 stopni, ale tak naprawdę to, no, to ogrzewanie było po prostu super, super wydajne. Spaliliśmy tak naprawdę jedną butlę, no powiedzmy, że była temperatura średnio poniżej 10 stopni, jak grzaliśmy, no około 4-5, to spaliliśmy jedną butlę 15-kilową gazu w ciągu 4 dni i potem dopiero musieliśmy przełączyć się na nową butlę. Zobaczcie jeszcze na ten garaż, jaki jest wielki i wypaśny, a łóżko jest tak naprawdę do samego dołu opuszczone. Jedyne, z czego nie byliśmy zadowoleni, to że ta klamka nam się zepsuła. Także nie mogliśmy wchodzić tymi drzwiami, wchodziliśmy przez kabinę, no ale to jest po prostu jakaś usterka, to już zgłosiłem po prostu w filmie, wtedy wypożyczyliśmy kamper. Z takich drobnych wad, no to ten pojemnik na śmieci, on ma tutaj takie coś, jak napchacie to jakimiś butelkami i tak dalej, no ciężko jest wyjąć śmieci bez rozdawania worka. Tutaj jest kontakt i właściwie jak sobie położycie tutaj telefony do ładowania na szafie, to jest to nawet całkiem dobre miejsce, bo zwykle brakuje tego miejsca na ładowanie telefonów. No tu jest drugi kontakt. Więc my tutaj może czajnik sobie elektryczny podłączaliśmy, jakbyśmy pod prąd wyłączali. Z takich oczywistych dla mnie spraw to moskitiery wszelkiego rodzaju, tak samo tu zaciągane w dół, roletki w górę, to świetne rozwiązanie, sprawdza się. Tu w tym kamperze to się nie psuło, więc generalnie jakość wykonania uważam za całkiem zadowalającą. Nie testowaliśmy jeszcze jakichś takich naprawdę marek, no nie wiem, typu Detlef, czy nawet lepszych, jakieś tam Himmer, Leica, Flanke, nie testowaliśmy. Natomiast ten Roller Team wydaje nam się, no całkiem ma dobrą tą jakość, zwłaszcza jeśli zobaczymy jego cenę, no to tak naprawdę ta jakość do ceny ma bardzo dobry stosunek. Ja nie pamiętam wagi dokładnej tego kampera, ale w tym momencie sprawdziłem i wkleiłem Wam tutaj przy montażu, po prostu ten kamper jest jednym z lżejszych kamperów, zwłaszcza jeśli chodzi o alkowe, więc no tutaj możecie dość dużo ze sobą zabrać. I co, jeździmy z przyczepą, to po co nam kamper? W sumie mogliśmy zabrać tą przyczepę ze sobą. No nie tak do końca, ponieważ no tak naprawdę to jest już kwestia tego, czy przyczepa, czy kamper, po prostu gdy się jeździ i jest chłodno, gdy jedzie się gdzieś w góry, gdy po drodze trzeba się myć tak naprawdę wewnątrz kampera, ponieważ te kempingi często są pozamykane, staje się na kamper parkach, może być śnieg w górach gdzieś,
to jakoś taka bardziej nam odpowiada ta opcja z kamperem. No i jeszcze pamiętajcie, że to też zależy od waszego tak naprawdę tego, co lubicie, tak? Bo niektórzy się zafiksują na kampera i powiedzą, nie, nigdy przyczepa, albo zrobią odwrotnie, przyczepa i nigdy kamper. My wybieramy raz kamper, raz przyczepa i uważam, że no, jesteśmy w stanie to bardzo fajnie ocenić, co jest lepsze, co gorsze. Czyli porównując tego Nobel Arta, tego innego Valentima Pół Integra i to Alkowe, tak naprawdę najbardziej mi się podobała Alkowa. Była najbardziej funkcjonalna i jeśli miałbym ja wybierać i kupować któryś z kamperów, to wybrałbym właśnie Alkowe.